Na ostatniej sesji Rady Miasta mowa była o harcówce, która miała powstać w szkole podstawowej. Czy ona tam powstanie? To znaczy założenia były, koncepcję mieliśmy już przygotowaną do wykonania harcówki. Pieniądze także przygotowane, bo jak pan redaktor pamięta, były też uchwały podjęte na sesji. Niestety zmieniła się opcja. W tej chwili po przeanalizowaniu wszystkich sytuacji modernizacyjnych doszliśmy do wniosku, że to co chcieliśmy do tej pory robić, żeby zwiększyć ilość izb lekcyjnych w szkole podstawowej, nie opłaca nam się poprzez modernizację, adaptację różnych pomieszczeń. Będziemy budowali, dobudowywali będziemy do szkoły podstawowej na ulicy Ogrodowej 5 izb lekcyjnych, które będą nas zabezpieczały na najbliższe lata. No, to jest właśnie paradoks. No, tak jak powiedziałem, Polska narzeka na niż demograficzny, my w Sławie mamy wyż i nawet te głosy oznaczają, że nasza młodzież jest w pełni energiczna i pełni, że tak powiem, zdrowa i rozwija się dobrze. Ale tak pół żartem, a na serio, to dla nas starszych jest problem, bo te izby lekcyjne są potrzebne. Więc doszliśmy do wniosku, że wykonywać będziemy dobudówkę na ulicy Ogrodowej, a ze zwolnionych dwóch izb przy Henryka Pobożnego wykonamy małą adaptację z jednej izby lekcyjnej na harcówkę. Także harcerze będą mieli swoje pomieszczenie, ale będzie wilk syty, owca cała, ponieważ przede wszystkim nas interesuje zabezpieczenie dzieci, powiedzmy pobieranie nauki na okres tych najbliższych lat i żeby się nie oszukiwać, na pewno nie chcielibyśmy, że Sława dożyła takiego okresu, że będzie dwuzmianowość. Dlatego wydatek finansowy nas czeka, naszą radę. Powiadomiłem radnych o faktach i już przygotowujemy się do rozbudowy. Natomiast na pewno jedna zmiana cały czas będzie nas obowiązywała i myślę, że to będzie najbardziej radosne dla wszystkich pracowników. Czy uczniowie szkoły podstawowej będą chodzić tutaj na lekcje? Uczniowie szkoły podstawowej z bloku nauczania 1-3 będą chodzili do szkoły przy ulicy Ogrodowej. Natomiast w bloku nauczania 4-6 na Henryka Pobożnego. Tak jak jest do tej pory, tak będzie. Tylko że Ogrodowa będzie rozbudowana.